Witam na konferencji prasowej przed meczem 23. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Stal Mielec Piast Gliwice. Do Państwa dyspozycji jest trener Piasta, pan Aleksander Bukowicz. Proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry, Mateusz Faczyński z telewizji Katowice. Panie trenerze, chyba z taką dużą dozą optymizmu możecie podejść do tego następnego spotkania, bo chyba spełniło się wszystko to, o czym pan mówił na ostatniej konferencji, bo przeważaliście w tym ostatnim spotkaniu i rozpoczęliście serię, miejmy nadzieję, rozpoczęliście serię zwycięstw, no i przede wszystkim w końcu zdobyliście komplet punktów, to jeszcze na własnym stadionie. Tak, i to na pewno już zostawiamy za sobą. Przed nami mecz bardzo wymagający, znowu z drużyną, która jest wyżej od nas w tabeli. Przygotowujemy się nie bez problemów do tego meczu i to troszeczkę na pewno martwi. Dopiero po treningu będziemy wiedzieć, czy i w jakim gronie tam pojedziemy. Mieliśmy takich kilka nieobecności w ciągu tego tygodnia z różnych powodów, kilku zawodników pod znakiem zapytania, ale nie zmienia to faktu, że pojedziemy do Mielca po to, żeby walczyć o kolejne punkty bardzo istotne dla nas. Wiemy, że nie będzie łatwo, że nie gra się tam nikomu łatwo. Ostatni mecz co prawda Stal u siebie przegrał, ale dosyć powiedziałbym pechowo. Ja zawsze, mówiąc też w kontekście naszych meczów, tak też oceniając też mecze innych zespołów, patrzę na więcej niż sam wynik i tam można powiedzieć, że dużo, że tak powiem, pecha miała drużyna Mielca, że ten mecz co najmniej nie zremisowała, ale to już jest jakby też historia, liczy się to, co pokażemy jutro. Czy może pan zdradzić o te jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o sytuację kadrową, wspomniał pan o tych problemach, to może pan zdradzić, o kogo chodzi? No powiem tak, za chwilę będziecie rozmawiać z Czerwo. Miał Czerwo też problemy zdrowotne. Zobaczymy dzisiaj po treningu, jak się będzie czuł. Nie trenowali przez cały czas z nami też Patryk Dziczek, Damian Kądzior, Chrapek, Michał też nie był obecny na każdym treningu. Jeszcze ktoś tam, Konstantin Reiner na pewno nie będzie brany pod uwagę, bo jego uraz już jest jakby jasny i wyklucza go na 100%. A jeszcze o tych wspomnianych tylko powiem, że no jest nadzieja, że oni będą, tylko mówię, stoi to pod też znakiem zapytania. Wspomniał pan też, że trudnego meczu się spodziewacie, bo Stal jednak to będzie z dużej tabeli. No z drugiej strony w rundzie wiosennej jeszcze meczu nie wygrała, czy pod tym względem to jakiś stopień trudności może być trochę mniejszy niż ten mecz, powiedzmy, z Krakowem ostatnim? No, zależy jak na to patrzymy. Kiedyś taki, no, nawet nie będę cytował, ale bardziej bym powiedział tutaj, że jakby z drugiej strony drużyny przegrywające w tej chwili, czy nie wygrywające, kiedyś muszą też swój mecz wygrać, więc dla nas to jest też pewnego sensu zagrożeniem i po prostu musimy patrzeć na siebie, na to, gdzie my się znajdujemy w tej chwili, dalej, daleko od miejsca komfortowego i walczymy o to, żeby tą sytuację swoją poprawić, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jest nasz przeciwnik. Tak? No, można też spojrzeć na to tak, że ten mecz może wam dać trochę tak więcej takiego oddechu w tej walce o utrzymanie, bo też ostatnio wspominał pan, że ważne jest, żeby złapać serię. Po tym pierwszym zwycięstwie przyszła Legia, więc teraz trochę powiedzmy, może trochę łatwiej. Więc teraz ważne pewnie, żeby ten mecz wygrać i trochę oddechu byście pewnie złapali. No to jest fakt, to jest fakt, to trudno z tym jakby polemizować, jakby ja mówiłem o tym, że faktycznie po pierwszym zwycięstwie w ligowym w Gdańsku to była długa przerwa w rozgrywkach, potem remis z Jagiellonią, mieliśmy zwycięstwo z Zagłębiem, trudny potem mecz z Legią. No teraz to jest dla nas taka kolejna próba, żeby
back to back wygrać, czyli tak wygrać mecz po meczu i na pewno jest to jakimś tam dodatkowym, jest to taka już dodatkowa motywacja. Jeśli nie ma więcej pytań, to za chwilę druga część konferencji. Dziękuję bardzo.